Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Anna Sańczuk, to jest podcast Jak ona to robi, a ze mną Justyna Dworczyk. Dzień dobry. Która cześć, właśnie Aniu. Już dzień dobry zrobiła i ja teraz nie wiem, czy Justyna dzisiaj jesteś jako aktorka ze mną, czy jako psychoterapeutka, bo masz właśnie, już ustaliłyśmy osobowość wieloraką, przynajmniej tę zawodową, może też jako przedsiębiorczyni. Kim jesteś dzisiaj? Gdyby to się dało tak wyekstrahować, to myślę, że mi by się może nawet lepiej trochę żyło, ale ponieważ się nie daje, to nie znika. No może jak to powiedzieć? Trudno powiedzieć, kim ja jestem dzisiaj. Zażartowałam sobie przed naszym spotkaniem, że można poznać po butach. I to rzeczywiście tak jest. Do gabinetu czasem zakładam skromniejsze. Tenisóweczki do gabinetu, a obcasy na wypasie. Tak, jakieś takie. Odczuwasz w sobie ten aktorski pojechane, zew. Tak, wtedy tak. Ale jeśli chodzi, tak wiesz, no bo trochę pół żartem, pół serio. Jasne. Natomiast jeśli chodzi o serio, to tego się nie da rozdzielić. I znaczy, no ja panuję nad tym, czy ja mogę być aktorką w gabinecie. No wiadomo, że absolutnie to nie jest miejsce na granie, ale jest tyle rzeczy, które są takie, bym powiedziała, pomiędzy tymi dwiema dziedzinami, że no to się bardzo fajnie wszystko łączy. Ja nie wiem, czy to teraz, ale tak też chcę tutaj posłuchać, co byś ty chciała wiedzieć, ale no, opowiem ci prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. O tych zderzeniach i przeplotach. Ale tak jakoś bym podążała za tobą, ale chętnie powiem, co tam jest wspólnego. Tutaj fryzura ci weszła do ust, więc... A, bo zapomniałam, że nas widać. Że nas widać. Poproszę też o papierek, bo może tutaj... A, bo on zaczął mi szeleścić w kieszeni. Dobra, już go teraz odłożę. Oczyszczamy tutaj nasz stolik, dobra, żeby wejść teraz w proces. Dobra. Ja może zacznę w ogóle od innej sprawy, bo ja zawsze pytam moje rozmówczynie, czym się tak wewnętrznie karmią, czym się zasilają, skąd biorą siłę do tego, żeby funkcjonować, bo to życie zawsze nam różne niespodzianki szykuje i to nigdy nie jest proste. Więc ja zacznę od tego, ponieważ wróciłaś z wakacji i właściwie jeszcze ciągle nie wiesz, czy jesteś aktorką, czy jesteś psychoterapeutką, czy jesteś po prostu babą na budowie, bo masz remont w domu, ale wróciłaś z wakacji i ja tak czuję, że to jest ta przestrzeń, której się wtedy szuka właśnie po zasilenie. A to było jakieś wyjątkowe miejsce, więc ja chętnie ciebie wyciągnę tutaj na tych kilka słów. Miejsce zasilania. Miejsce było absolutnie wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że na północy, a tutaj jest ostatnio jak w piekle, w związku z tym temperatura naprawdę zrobiła swoje i to było fajne, że to było na północy, bo to było na skandynawskich wyspach. No i ta wyspa była niesamowita, ponieważ była to taka wyspa, na której było 5 osób, czyli ja z częścią mojej rodziny. I razem z nami były tam 4 krowy. I to, co było osoby jeszcze... krowie. Osoby krowie. I one były na wolności, a my byliśmy za płotem, czyli w zagrodzie. Mieliśmy prąd w takiej baterii, do której co jakiś czas ktoś jednak się tak dosysał, po to, żeby mu ten telefon jednak chodził, bo to chyba za dużo lęku by wyzwoliło, gdyby nie można było. No na sali była psychoterapeutka, więc w razie czego mogła narzędzi użyć do ukojenia, nawet może, dwie, chociaż rodzin, nawet dwie. Bo mam tak w rodzinie. Więc no fajnie, no świece, taki wiesz, żrandol ze świecami, no coś niesamowitego i po prostu tak totalnie można było tak odpiąć się od różnych rzeczy, tak wypiąć, ale tak bezpiecznie. No wiesz, dookoła woda, zachody słońca, tylko dla siebie, ryby tak? I po prostu, no tak, no myć też było trzeba się w jeziorze, więc no ja jestem jeszcze taka trochę z jeziora niedoszorowana. Proszę nam wybaczyć, po prostu jesteśmy tutaj sote, tak jak wstałyśmy. Tak. Ale to jest... Czy ja się tym karmię, tak? Tak, czy to jest częsta sytuacja, że ty uciekasz właśnie tak
czasowo od cywilizacji, no nie, od biegu, od bycia na przykład właśnie w życiach, w sprawach innych ludzi, no bo jednak jako terapeutka musisz się zanurzać dosyć głęboko w ich niekoniecznie bardzo wesołe opowieści, a tam gdzieś możesz tak właśnie, no właśnie, odpiąć się, tak, zasilić. Wiesz, nieczęsto, ale za to z ogromną przyjemnością, bo strasznie lubię krzaki. Tam jest najlepiej, jak nie ma, jak po prostu nie ma nic. Nawet jak, nie wiem, wyjeżdżam gdzieś daleko, daleko, na przykład do Ameryki, bo czasem i tam zdarza się pojechać, to ja lubię, jak tam jest nic. Czyli na przykład nie pojadę do Las Vegas, ale pojadę gdzieś w jakieś bezdroża Montany i tak, no ja mogę tak jechać samochodem, jechać i jechać i obok może być naprawdę nic. I to jest coś, co naprawdę uwielbiam. I to jest być może coś, no nie mogę jechać do Ameryki co chwilę, żeby się jakoś tam gdzieś wyciszać, ale no staram się jakoś tak, książki wyciszają też. Aha. One gdzieś, no jesteś w innym świecie, ja uwielbiam książki, a to, co daje taką, no właśnie taką bazę, taką stację dokującą, to jest na pewno, to jest rodzina. To jest rodzina, która, z której ja jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mam taką. Największe osiągnięcie w życiu, nie poradnia, kontekst, miejsce psychoterapii, nie dworczyk, training, jak się chyba nazywa, ale to już tak, wiesz, ta szkoleniowa firma. Kończy się. Nie to, nie. Rzeczywiście, znaczy to też, no bo konteksty są jak dziecko, no też wyjeżdżasz w te krzaki, a tam, wiesz, jednak co jakiś czas dobiega jakiś news i trzeba odpowiedzieć, ale no wiesz, ja sobie tak myślę, bez takiego terapeuta, ale może nie tylko terapeuta czy terapeutka, człowiek bez takiego osadzenia no w czymkolwiek, chyba nie mógłby tego zawodu wykonywać, a inna osoba również wydaje się, że no gdzieś musi być doczepiona. A jak jest z aktorstwem? Tam często widzę, jak scena pożera człowieka. No właśnie. Wiesz co, no z aktorstwem to jest też chyba tak, że no jak się, wiesz dobrze, że ja już, można powiedzieć, raczej nie gram, co właściwie trochę jest nieprawdą, ale to nie jest moje główne w tej chwili zajęcie i jak się z tego wychodzi, a ja zdecydowałam się wyjść 20 lat temu, 20 parę już można powiedzieć, to jest tak jak wychodzenie z nałogu. To jest naprawdę trudne, to po drodze po prostu no tak naprawdę nie wiesz, czym masz się zająć. Stąd jest bardzo dużo różnych rzeczy, których ja po drodze robiłam, bo ja musiałam gdzieś na nowo znaleźć jakąś ścieżkę do tego, żeby jakoś też po pierwsze zarabiać na życie, no bo trzeba wykarmić dzieci, bo ja już miałam dwójkę dzieci, jak kończyłam z aktorstwem, to miałam dwójkę dzieci. Jedno miałam bardzo szybko, zaraz po zakończeniu szkoły, więc to była taka sytuacja, w której no, należało się zorientować, co no, to cholera, co dalej, tak? Więc to były różne, różnych rzeczy się łapałam, niektóre dawały bardziej taką bazę, że bezpiecznie finansowo, a inne taki rodzaj pewnego cały czas szaleństwa, gdzie ja chyba najbardziej jakoś rozwijam skrzydła, więc to aktorstwo też jest takie, koresponduje z taką moją bardzo ekspresyjną częścią. No i może tego czasem trochę brakuje, że tak się nie ma gdzie tak rozwinąć, że ta funkcja w gabinecie jest taka bardziej towarzysząca i taka... Musisz być bardziej do środka i być tym takim słuchaczem, obserwatorem, który... Chociaż mimo, że ja jestem terapeutką psychodynamiczną i mówi się o nas niestworzone rzeczy, że my nic nie mówimy, to ja jednak mówię. Jesteś dynamiczna. Raczej jestem dynamiczna. Może mówię więcej niż... Przeciętnie. Nie wiem, bo to wiesz, to jest tak trudno powiedzieć. No, nie można wleźć do gabinetu i posłuchać, jak to jest naprawdę. Natomiast jednak no, tam tą osobą, o którą chodzi, jest jednak pacjent, w związku z tym no, mamy taką rolę otaczającą, o może tak bym powiedziała. To ja jeszcze się cofnę trochę do tego pierwszego okresu, no bo pierwsza droga cię zaprowadziła do aktorstwa, więc to jest takie pytanie, więc rozumiem, że to była po prostu no, jakaś wielka potrzeba.
pasja, miłość. Często tak jest, że jednak ten zawód wyrasta z tego, a być może czasami wyrasta też z jakiegoś, mówią, że jakiejś takiej potrzeby ekshibicjonizmu, ale ja myślę, że niekoniecznie. Chociaż może, kto wie, różne są w nas zaklęte te potrzeby, a może to jest potrzeba ekspresji, twórczości, więc to jest trochę takie pytanie o ciebie. Dlaczego ty poszłaś tą drogą? I co cię tam pociągnęło? Co cię wtedy na tamtym etapie przy tym trzymało? Co ci to dawało? Czego tam szukałaś? Wiesz, no to było rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. No niestety, naprawdę to było bardzo dawno temu. Taka jest prawda. Życiu, w poprzednim życiu. Kiedy Justyna była aktorką, jak była to aktorką? Czym to było dla niej? To było to bardzo proste. To znaczy, ja... To była szkoła łódzka, którą skończyłaś. Tak. A ty jesteś z Łodzi, czy skąd Nie, jesteś? Ja jestem spod Poznania, z takiej małej miejscowości Szamotuły. Ja zwykłam robić w życiu rzeczy, które mi wychodzą. I mi to wychodziło, po prostu. Wychodziły mi deklamacje, wtedy się tak nazywało, i ja wygrywałam różnego rodzaju konkursy, recytatorskie, krasomówcze. Byłaś tą dziewczynką wypychaną na apelach, ja żeby teraz, dziewczynką... teraz Justyna powie, kiedy przyjdą podpalić dom ten, w albo którym mieszkasz. Albo kłaniam się rosyjskiej rewolucji czapką do ziemi. To były te po czasy. Polsku. No mówię ci, że to było dawno. Więc to tak, no mało tego, że ja wychodziłam, to jeszcze organizowałam, robiłam te, bo ten aspekt mojej osobowości też jest znany prawdopodobnie niektórym, którzy nas słuchają. Organizowałam też te apele, na przykład pani od Polskiego bardzo mnie lubiła, bo ja jej zrobiłam apel na jeden, drugi czy trzeci. Fajnie. Tak, jakieś okazje, więc to było z czegoś takiego, to mi po prostu wychodziło, ja się tym rzeczywiście lubiłam to robić. Chyba takim początkiem były bajki, samograjki, tam o Kopciuszku i tak dalej, ja się tego uczyłam na pamięć. Ja niektóre znam na pamięć, bo ja jako dziecko tego słuchałam jeszcze z płyt analogowych. O, właśnie. Dzieciom już potem CD i czasami potrafimy razem recytować całe kawałki. No to tego. My możemy nawet radio spróbować. Nie wiem, czy kojarzysz, na przykład w pewnym królestwie dalekim, którego dzisiaj już nie ma i na mapie go znaleźć nie można, mieszkała wdowa zamożna. Miała dwie córki brzydule, które kochała czule. I pasierbicę sierotę, która jej w domu najcięższą dawała robotę. Kojarzysz? Kojarzę. Poszło, że dziewczynkę nazwano Kopciuszkiem. Oczywiście, że kojarzę i też rozpoznaję tutaj pewne takie schematy psychoterapeutyczne. No. Jakie? No, masz tutaj jednak te rodzinne uwikłania, tak? Patchworkową rodzinę, stosunki między członkami tej rodziny. To są takie rzeczy, które są... Problemy. Problemy w relacjach. Prawda? No jest tam przecież jest tam śmierć ojca. Jest no są siostry. Są siostry. Jest matka, jest macocha, no wiesz, no to wszystko co kocham, tak. Absolutnie. Potem zresztą w sztukach, w których grałaś albo zamierzasz grać, o tym na pewno porozmawiamy, właśnie takie elementy się pojawiają, które właśnie dużo mają wspólnego, moim zdaniem, z pracą terapeutyczną również, no bo ona właśnie gdzieś tam na tych relacjach się zasadza i wszyscy przychodzimy i opowiadamy, jak to było z tatusiem, z mamusią, z macochą, a jak to z siostrą i tak dalej. No właśnie, ale ty mówisz tutaj jeszcze o takich szkolnych i co? I to było takie, rozumiem, że prosta droga do szkoły aktorskiej, tak? I tak. Za pierwszym razem, czy ja za dziesiątym? Ja dostałam się za drugim razem i mój profesor od fizyki, jednocześnie wychowawca, był na mnie bardzo obrażony, ponieważ ja byłam, no niestety, ja byłam piątkowa. W związku z tym... Piątka. No niestety. I on, jak się dowiedział, że ja nie idę na tę germanistykę, na którą no, tam mnie wypychano, bo też dobra byłam w tym niemieckim, to powiedział, jakbyś poszła na tę germanistykę, to przynajmniej mamy pewniaka. A gdzie ty tam idziesz? Tam, zaniżysz nam rankingi. No i tak się stało. Potem mnie spotykał gdzieś tam na rynku i mi groził palcem, że no wyszło jednak na jego. Do aktorskiej szkoły to czasem można powielokrocie tutaj z Agnieszką Przepiórską rozmawiałam. Tak, byłaś z nią która tutaj. Miała trudne też przejścia i wielokrotne z różnymi szkołami. Ja się dostałam za drugim razem, a za pierwszym pokonała mnie gimnastyka. Byłam kompletnie sztywna. Dostałam przydomek na pierwszym roku studiów kobieta guma, ale na zasadzie odwrotności, bo nie mogłam dotknąć.
palcami do ziemi i postawili na mnie krzyżyk, że ja to nie umiem ani tańczyć, ani się ruszać. Palcami rąk, rozumiem, bo palcami stóp raczej palcami rąk. Żarcik głupi. Słuchaj, ale, no a te studia, jeszcze tak podrążę. Łódź, szkoła filmowa, tak zwana filmówka, wielkie tradycje i legendy, a twój czas tej szkoły, wspominasz dobrze, czy nie wspominasz dobrze? Bo to różne rzeczy się w tych szkołach zdarzały i zdarzają. Teraz o tym się więcej mówi, wtedy się nie za bardzo mówiło. Począwszy od, Boże, jak się nazywa to, fuksówka, tak? Fuksówka, na wejściu, która była dosyć dla niektórych drastyczna, kiedy te starsze roczniki gnębiły te młodsze, taka właściwie fala jak w wojsku, tylko że w szkole teatralnej. Więc to jest pytanie trochę o ten czas, czy to był czas błogiej, młodzieńczej radości, imprez i przyjaźni, miłości i fascynacji tym, co poznajecie, czy właśnie czas jednak jakichś traumatycznych zderzeń? Wiesz co, wspaniały to był czas. Tak? Ja, nie idealizujesz po latach? Nie, nie idealizuję, bo były też akcje, o których mówisz. Ja nie doznałam jakichś takich bardzo tragicznych, nie mam takich tragicznych doświadczeń, ale wiem dobrze dzisiaj, nie tylko jako psychoterapeutka, tylko po prostu jako światły człowiek, że to, co się tam działo, czasem jednak było jakimś przekroczeniem, czego myśmy po prostu wtedy nie rozpoznawali. I to było chyba może zbawienne dla nas, a może i nie. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale to był fantastyczny czas, ale to nie był czas imprez. To jest ciekawe, bo ludzie myślą, że w takiej szkole filmowej, no może teraz, zmieniło się trochę, ja to niestety wiem od moich pacjentów, że jest trochę inaczej. Myśmy byli bardzo zapracowani, naprawdę. Myśmy po prostu, czy to dostanie się do tej szkoły było takim czymś... Już było pracą. No nie wiem, to było takim też złapaniem Pana Boga za nogi i każdy chciał w tej szkole jednak zostać, więc się ryło, po prostu się ryło. I ja pamiętam, że się kończyły zajęcia, a myśmy zapisywali się na drzwiach, na scenę, znaczy nie na scenę, tylko do sali prób, i żeby tam móc wejść i te scenki tam tłuc ze swoimi partnerami, partnerkami. Przyjaźnie niesamowite z tamtego czasu i to takie, wiesz, no takie przyjaźnie, gdzie wiesz, dzieci się znają, to nie tylko dzieci, ale też rodzice nasi spędzający razem święta. Czyli taka rodzina rozszerzona. Rodzina rozszerzona, to absolutnie niesamowite. No teraz mówię właśnie o Renacie Dancewicz, o Izie Kunie, o Irku Czopie, Rafał Sabara. To są ludzie z mojego roku, więc no, z rodzicami Renaty. Wspaniała ekipa. I moimi. Jeździliśmy właśnie w krzaki na Warmię. Tam też tam gdzieś kawałek mojego serca też cały czas jest. No i do dzisiaj się jakoś tak trzymamy razem i no, jesteśmy, bym powiedziała, naprawdę dość blisko siebie. Nie na takiej zasadzie, że tam gdzieś tam czasami się spotkamy, tylko jakoś tak, no, jesteśmy obecni, blisko siebie. Z Jackiem Sutem, nie, z Jackiem Sutem, tylko z Kasią Krzyszkowską to możesz nie kojarzyć, ale Jacka tak. I kto tam jeszcze u nas na roku? Jezu, jak kogoś teraz nie wymieniłam, a ma nazwisko, to będę się wstydzić. Każdy ale ma nazwisko. Trudno. Każdy ma nazwisko. Nie, nie róbmy tutaj, wiesz, strefy VIP, bo to nie ma sensu, tak? Hierarchie nie mają sensu, co innego widać po wierzchu, w sensie jakby tak ktoś było, się dostaje, że wiesz, na tak zwany szczyt, przepraszam, a ktoś inny gdzieś jest w tle, a to jeszcze niczego nie mówi tak naprawdę. Poza tym, jak się to poukładało, kto miał więcej szczęścia na przykład, albo trafił we właściwe miejsce. No właśnie, ale to jest też trochę takie pytanie, jak już weszłaś w ten świat wymarzony, to co, to potem było rozczarowanie? Czy, no bo podjęłaś jednak najpierw wchodząc w ten zawód, i twój mąż, zdaje się, też jest aktorem. Tak. No więc właśnie byłaś zanurzona tak potąd. Całkowicie. I to też ta praca ma coś do siebie takiego, jak się pracuje w teatrze, ty pracowałaś w teatrach, że ona cię właśnie tak zasysa bardzo. I właściwie tam jest czasami ważniejsze życie niż to drugie życie. Tak. Więc to jest trochę takie takie pytanie, czy tam nastąpiło jakieś rozczarowanie, czy właśnie poczułaś, że innego życia brakuje, czy czułaś, że nie możesz się tam realizować? Bo to jest ciekawe, jednak no, wykonałaś taką voltę, takie salto mortale. Jak mówisz, zajęło to trochę czasu, tak. Ale jednak ta decyzja w pewnym momencie gdzieś musiała się pojawić i jakiś był powód tego.
No i wcześniej też ona jakoś dojrzewała. No. Tak, to jest rozczarowanie. To było rozczarowanie bardziej okolicznościami, czasami, w których myśmy, akurat ja skończyłam szkołę, to nie jest żadna tajemnica, w 93 roku. A no to... Tuż po przełomie tak zwanym, tak? Dosłownie parę lat, tak? No to taki konkurs, nie wiem, dla ciebie, może wiesz, jaki wtedy był serial jedyny emitowany. W labiryncie. A, w labiryncie. Jedyny. Okej. Okay. Gdzie my się mieliśmy podziać, nie? Gdzie my mieliśmy grać? Tam był jeden serial, teatry były bardzo hermetyczne i no trzeba było się naprawdę nastarać, żeby być w jakimś teatrze. Ja muszę powiedzieć, że ja wtedy chyba miałam pecha. To znaczy, ja opuściłam szkołę, wiesz, z takim nagłówkiem w gazecie, że Justyna Barańska jest gwiazdą dyplomu, z nagrodą z festiwalu szkół teatralnych na przełomie kwietnia i maja. W Łodzi zazwyczaj jest taki festiwal. Tak, ja dostałam tam kilka nagród, ogromną tutaj recenzję z tego dyplomu, taką, z którą spałam pod poduszką, ją miałam kilka lat. Dzisiaj jest bardzo taka pożółkła i zajmuje bardzo ważne miejsce gdzieś w jednym z moich pudełek. No, ale trzeba chyba powiedzieć, że ja jednak miałam dziecko. I ja musiałam to dziecko wyżywić, wykarmić i to była sytuacja, która zajrzała nam normalnie jak śmierć w oczy. I pamiętam taki moment, kiedy ja powiedziałam, że już dość. Miałam też takiego dosyć pecha, bo jedno z przedstawień, w które jeszcze weszłam, i to bardzo fajne przedstawienie, już wymieniłam Jacka Suta, pozdrawiam cię Jacek, jak słuchasz. Jacek zrobił fantastyczne przedstawienie, Kabaret po tamtej stronie, Henryka Grünberga. Zagraliśmy pierwszą generalną, pan Henryk był na... Coś mi tu dzwoni cały czas. To może moje. Pan Henryk był na widowni. Wstał, już zamykam, wstał tak dosyć teatralnie. Ostentacyjnie, tak, i krzyknął, to nie jest moja sztuka. Też schować, dobra. To nie jest moja sztuka. No i tak się skończyło, że nawet premiery nie zagraliśmy. A potem jeszcze była jedna akcja typu będzie granie. Nieżyjąca już para, którą kojarzą na pewno słuchacze, słuchaczki z Wabanku. To jest Kiersznowski i Chmielnik. Chmielnik był wtedy dyrektorem Teatru Nowego, a Kiersznowski zatrudnił mnie do jednej z moich ulubionych sztuk, czyli Tramwaj zwany Pożądaniem, Tennessee Williamsa. No i wtedy ja myślałam, że już wow. Ale grałaś Blanche? Nie, nie grałam Blanche, grałam Stellę. Grałam Stellę i no i to się wszystko urwało, ponieważ nie dostał, przerwaliśmy w trakcie, nie dostał jakiejś dotacji, bo teatr był w remoncie, Chmielnik musiał się z tego wycofać, przejął nas Teatr Powszechny i wtedy ja powiedziałam pas. A jeszcze jedna ciekawostka, to chyba może być, nie ciekawostka, tylko istotna rzecz. Wtedy dostawałam 350 zł miesięcznie. To było wszystko to, co tak na takiej kupce zaniosłam opiekunce do dziecka. No i to był taki moment, gdzie ja powiedziałam, że po prostu ja nie daję rady. I to był rzeczywiście, to był rok 98. No i wtedy spakowaliśmy się, wyjechaliśmy do Warszawy szukać chleba. Właściwie to tak. I musieliśmy zrezygnować z tego, wiesz. No to straszne. To jest naprawdę straszne, bo wiesz, dzisiaj jest trudno nawet takim osobom, które już gdzieś mają jakiś kawał fajnej kariery za sobą, utrzymać z tego zawodu. To jest prostu... Często robią dodatkowe rzeczy. To jest coś absolutnie niesamowitego, więc... Pieką chleb, albo rozwożą coś jako kurierka i tak dalej. To pracują jako krupierzy w kasynach. No właśnie, to jest to rozczarowanie. A my widzimy tylko tych, którzy są, że tak powiem, w tym pierwszym rządku i tak, no. Bartek Topa, przecież to też cię pozdrawiam, kelnerowali z Pawłem Wilczakiem. Z Kasią Herman też. Pamiętam ich wszystkich z jednej kawiarni. Czy ty sobie to wyobrażasz? No, więc po prostu, co to są za czasy? No to nie tak jak dziś. Też, przepraszam, to nie jest tak, że nie tak jak dziś. Jest troszeczkę inaczej, bo jest więcej miejsca, gdzie można grać i zarobić jakieś pieniądze. Ale dalej trudno, ciężko. A gdzie nastąpił ten moment, w którym, to aktorstwo z powodów życiowych tak naprawdę musiało gdzieś
pójść w odstawkę, ale gdzie się zaczęła ta historia psychoterapeutyczna, która się tak niesamowicie jakby w twoim życiu rozgościła, umościła i tak wspaniale się rozwinęła. Postaci chociażby właśnie, no mówię, poradni, całej masy ludzi, z którymi współpracujesz, pacjentów, różnych certyfikatów, działań. Certyfikatów. No certyfikatów ja nie będę ich wymieniać. Ale bo jeden najważniejszy, tak, proszę, taki psychoterapeuty od 10 czerwca, no, wiesz, no to jest ważna, istotna sprawa. No, także to jest, ważna, to jest certyfikowana, tak, proszę tak, państwa, terapeutka. To nie tak, że srosę tak. Spod ogona. Nie, nie, no nie. I jeszcze taka, która rozpoczęła kolejne szkolenie. Teraz się będę szkolić z psychoanalizy, więc... No i tak właśnie co roku nowy certyfikat. Dobrze, ale gdzie jest ten moment, kiedy się zaczęły te certyfikaty? Bo teraz mam takie wrażenie, że się uzależniłaś od kolejnych certyfikatów, od rozwoju. Nie, może od... od własnej terapii, czy wiesz czy od co, czego? No to jest bardzo dobry temat, bo ty jeszcze o coś chciałaś tam zapytać, ale teraz zapytałaś o to uzależnienie, bo wiesz, ja od jakiegoś czasu stawiam jakąś taką granicę sama sobie, ale też i innym, żeby tak patologizować to, że ktoś coś robi, nie? Tak, mhm. Żeby nie mówić tak, że jest uzależniony od czego? Tak, że, mhm. Że to jest coś złego, że coś, że wiesz, no, tak sobie pozwalałam czasem, że ktoś się pyta, co ty bierzesz, na przykład, bo ja bardzo dużo rzeczy robię, to jest prawda, co ty bierzesz i tak dalej. Wiesz, tak, masz turbo tak do ładowania, ja się, wiesz, ja się długi czas śmiałam tak z tymi osobami, ale czułam, że to jest takie przekraczanie moich granic, okay. Że to jest, wiesz, coś, co no, różne rzeczy, różne osoby popychają do przodu, a mnie popycha twórczość, bardzo taka mhm. Szeroka i różne rzeczy gdzieś robię, bo to nie tylko jest aktorstwo, chociaż z aktorstwem jest przecież najtrudniej, bo nie można samemu. Mhm. Więc, ale poczekaj, bo tam było jakieś pytanie, do którego tak nie zawinęłyśmy. Kiedy się zaczęła ta nowa ścieżka? Kiedy się zaczęła, wiesz, ta nowa gdzie ścieżka? Gdzie jest jej początek tak naprawdę? Od czego? I ona już była dawno, bo to jak ja, bardzo dawno, bo początek to był 97 rok. Ja byłam świeżo po urodzeniu drugiego dziecka i był wtedy ten krach, stąd właśnie ten tramwaj nie poszedł, i ten kabaret nie poszedł. I ja poszłam na psychologię już wtedy, natomiast zainteresowała mnie taka działka jak logopedia i ja z tej psychologii tak mówię, kurde, za długo będzie się uczyć, no to teraz mam, wiesz, się uczę już 9 lat i jeszcze przede mną. A chciałam trochę szybciej, poszłam na logopedię i prowadziłam gabinet logopedyczny przez jakiś czas. Nawet już wtedy pracowałam w szpitalu, bo pracowałam z osobami z afazją, z osobami z usunięciem krtani, uczyłam ich na nowo mowy. To była bardzo ciekawa praca z dziećmi z porażeniem mózgowym, z dziećmi niedowidzącymi, z dziećmi z zespołem Downa. Taka, no dzięki temu dostałam, o, to jest ciekawe, dzięki temu dostałam staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, no bo ja nie jestem psychologiem. Tak. Więc osoba, która nie jest psychologiem, no ma troszeczkę trudniej i ja nie mam dyplomu magistra psychologii. Tylko magistra sztuki? Magistra sztuki i wręcz jest doktorat masz ze sztuki. Też mam, tak, też mam. W dziedzinie sztuk filmowych i teatralnych. Więc jak poszłam prosić o staż, no to niestety zostałam wyrzucona, no bo ale na jakiej zasadzie? I jedna dziewczyna mi pomogła i mówi, słuchaj, ale ty tak nic nie masz, nic jakiegoś medycznego. Mówię, ale skąd ja ci mam wziąć nagle coś medycznego? A potem mi przyszło to głowy, że jestem logopedą, tak. To z dyplomem. I mówię, o Boże, przypomniało mi się, że jestem logopedą. I to była rzecz, którą zapukałam do profesora Jaremy i mówię, proszę pana, ale ja zapomniałam pan coś powiedzieć, że ja mam, nie mam dyplom jeszcze jakiś taki, może się nada. Ja mówię, to co pani nie mówi? Pani ma zawód medyczny w kieszeni, proszę bardzo, zapraszam. Także to taki od samego początku gdzieś ta psychologia i wiesz co, to się już dzieje w takim momencie, jak zanurzasz się w postaci. No ja tak uwielbiałam czuję. Ten czas, a co ten Hamlet tam sobie myślał, a jak się czuła ta Ofelia, a jak, nie wiem, a jak, albo wiesz, już jak robiliśmy różne sceny i na przykład pamiętam, jak żeśmy się pokłócili przy Hamlecie, już nie pamiętam kto, że Gertruda uderza, nie, że Hamlet uderza Gertrudę w twarz, nie? No to wiesz, to ja już sobie myślę,
kurczę, czy my mamy iść w takim kierunku? O co tutaj chodzi? Dlaczego do tego dochodzi? Co on myśli? Co on czuje? Co ona? Mhm. Zresztą jak byłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na stażu, to ja robiłam zajęcia z pacjentami na Szekspirze. To było coś niesamowitego, jak było napisane, że tam zajęcia teatralne tam prowadzi tam Justyna Dworczyk, no to wszyscy się pochowali. Nie było nikogo na korytarzu, ale jak pierwsze i drugie, trzecie zajęcia poszły, no to się ludzie nie mieścili jednak do sali i myśmy tam, wiesz, jakie on czuł emocje, jakie ona. Ja zrobiłam też taką akcję typu oskarżenie i obrona, Zbyszek Dulski i Dulska. I połowa sali naszych pacjentów była za Dulską, a połowa za Zbyszkiem. No i potem się to działo fajnie. Tak, no to nie była taka psychodrama, bo to oni tam sobie siedzieli, czytali, prawda? Tak. Ale potem grupa im się czytana. Uruchamiało, grupa czytana. Ale im się tak różne rzeczy fajnie uruchamiały, mogliśmy rozmawiać w tych procesach terapeutycznych. Więc powiem ci, że to się naprawdę... Łączy. Ale to jak? To jak to się łączy, to dopiero odkrywam chyba jeszcze bardziej teraz, kiedy się trochę zagłębiam w to, czym tak naprawdę jest taka relacja terapeutyczna. Kto to są te osoby dramatu. Tak, lubię iść takim, wiesz, taką dróżką, którą taki teraz mój ulubiony psychoanalityk i jakąś mam teraz fascynację nim rozwiniętą, Wilfred Bion powiedział, że zadaniem terapeuty jest przedstawić pacjentowi osobę, z którą spędzi życie do końca. I wierzę, że coś podobnego jest na przykład w tworzeniu postaci, że się te osoby sobie muszą przedstawić, że jedna drugiej czegoś użycza. Że, aktor postaci, postać aktorowi. Tak, i zapytałaś o to, czy tak się można zanurzyć. No właśnie raczej się nie powinno, ani w jedno, ani w drugie, a z drugiej strony bez zanurzenia jako takiego to się po prostu nie da. Czyli trzeba być twórcą i tworzywem, trzeba być w środku i na zewnątrz, żeby zachować równowagę. Bardzo trudne. Bardzo to jest trudne. I wiesz, daje się kawałek siebie i pacjentowi, pacjent może wypożyczyć jakąś twoją część i ja jestem za tym, żeby to było wypożyczanie, żeby to wróciło do mnie. Że jesteś na przykład tą akceptującą matką. Na przykład, ale też lubię, jak w aktorstwie pracowało się w taki sposób, że tak wiesz, no nie do końca odpinam wrotki i jestem kimś innym, tylko wypożyczam jakąś część swojemu, swojej postaci, bohaterowi, no i zaczynamy po prostu się jakoś poznawać i czerpać z siebie. I to jest tutaj też. To jest tutaj też, jak siedzisz w fotelu, to jest trochę podobnie. No i wiesz, taka też niezwykła czujność, która jest potrzebna i w fotelu, jest potrzebna na scenie. Jest potrzebna już nawet, jak to przedstawienie jest już ustawione, jak to przedstawienie już chodzi, no to już nie można tak wychodzić i po prostu tak to odegrać, nie? To jest coś takiego, co gdzieś cały czas jest na nowo tworzone, co przedstawienie, przynajmniej ja tak to lubię. Także jest to na wielu takich poziomach to jest podobne. Te relacje mnie ciekawią, wiesz, bo one są też pomiędzy na przykład widzem a zespołem teatralnym, albo jedną postacią. Ja mam za sobą monodram, to jedno z trudniejszych rzeczy. Także ten, z którego się doktoryzowałaś. Tak. No, popełniłam ten monodram, dlatego, Córcia? Że... Córcia. Córcia Katarzyny Szaulińskiej? Katarzyny Szaulińskiej, no która właśnie. Która była moją tutaj też gościnią i która jest, też jest właśnie to ciekawe połączenie, bo nie jesteś jedyną taką osobą, która łączy te światy, bo Kasia z kolei jest, oprócz tego, że jest psychiatrką i psychoterapeutką, to jest też poetką, dramaturszką, pisarką. Tak. No, to, na przykład to jest tak jedna z fajniejszych, jedno z fajniejszych zjawisk, które cenię po przejściu z branży do branży, to jest spotkanie Kasi na przykład. No to jakoś tworzymy taki od dawna całkiem niezły duecik, tak. I czasami się wspólnie zapładniamy i czasami coś z tego wychodzi i z tego mamy jakoś ogromną radość. Czyli ty byś powiedziała, że psychoterapia jest jakąś formą twórczości też? Absolutnie. Jeżeli ktoś myśli, że to jest takie siedzenie w gabinecie, słuchanie i jakoś, nie wiem, no, odtwarzanie, nie wiem, jakichś poznanych wcześniej technik, no to jest w ogromnym błędzie. To jest coś oparte na totalnej takiej, wiesz, no jednak no właśnie, jak to powiedzieć,
i wiedzy, i niewiedzy, bo ty background musisz mieć. Musisz mieć solidną wiedzę, żeby tam siedzieć. Natomiast warto się powstrzymać z takiej wiedzy, wiem wszystko o osobie, która siedzi naprzeciwko mnie, czy na przykład... Żeby od razu nie diagnozować i brandować kogoś. Albo interpretować. Ja lubię interpretować, natomiast no, zawsze też mówię, że te interpretacje są trochę jak takie, wiesz, zabawki, które można sobie wziąć, poglądać, pobawić, można je oddać. Nie? Bo mi się nie podoba, prawda? Czyli jakoś tak, żeby tych założeń nie było na temat tej osoby, no bo ona jest, no, to jest nieprzeniknione. No weź przeniknij człowieka, 50 minut go masz w gabinecie raz w tygodniu i wiesz, twierdzić, że ty wiesz o nim wszystko, to już jest w ogóle herezja, ale że dużo, no to myślę, że to jest trochę tak, wiesz, to jest takie, taka dezynwoltura, myślę. To po co tam być w takim razie, skoro nie damy się poznać temu terapeucie, więc on nie dobierze się do tego instrumentarium, które jest w naszej głowie i z którym mamy problem. Nie, no tam trzeba być po to, żeby łapać to, co jest tu i teraz. I tak samo jest też na scenie, chcę ci powiedzieć, że też jest rzeczy takich bardzo dużo tu i teraz. I no, to są takie dwie ścieżki. Lubię o tym tak myśleć, że jedna to jest taka, że słucham i tak nagrywam trochę, nagrywam. Ale lubię się tak unosić nad tym, co się tutaj dzieje, a szczególnie w momentach trudnych. To zadaję sobie pytanie, zaraz, co się tutaj dzieje, jak jest grubo. I tak po prostu normalnie czuję, jak jakoś tak wchodzę tak gdzieś wyżej, patrzę na nas trochę z pozycji jakoś albo sufitu, albo jakiegoś rogu i staram się zauważyć, co tutaj jest, no bo to jest... Jaka jest dynamika tych relacji, tak? Tak, co się dzieje tutaj pomiędzy, no tak, nie chcę tutaj wchodzić w tym takim wewnętrznym świecie obiektów tej osoby, a reprezentuje się właśnie teraz w tej atmosferze, w tej temperaturze, w tej relacji między nami, co się tutaj dzieje, więc no to jest kawał roboty, którą musisz cały czas tam wykonywać i być przytomnym, co tam się dzieje. No a do tego jest potrzebna ogromna wiedza i to jest też, co mnie jakoś tak bardzo mi się podoba w byciu psychoterapeutką, że to tak intelektualnie masz możliwość takiego ciągłego rozwoju i trochę jesteś do tego zmuszona, ale akurat ja to lubię. Lubisz się uczyć. Lubię się uczyć, lubię chodzić na te różne seminaria. Chodzę, sama je organizuję. Ale lubię też gadać, wiesz, to nie tylko chodzi o to, żeby się uczyć, tylko lubię gadać z ludźmi, tymi, którzy tam przychodzą, co oni mają w głowach, co my mamy w głowach. No to jest, wiesz, fascynujące. Fascynujące i to tak naprawdę fascynujące. Ja też sobie myślę, że tak, jedna rzecz, że lubisz się uczyć, tak, że to jest ciągły rozwój, ale też, wiesz, to jest, znaczy cały czas dostajesz właśnie nowe zabawki w pewnym sensie, ale też nie udzieciniając tego, po prostu są na to nawet dowody, że psychoterapeuci z reguły są najdłużej pracującymi i w absolutnej takiej dyspozycji intelektualnej ludźmi. Długo żyją. Tak, to w bardzo dobrej, tak, w bardzo dobrej kondycji formie takiej intelektualnej, umysłowej, bo naprawdę to jest jakiś rodzaj wiecznego wysiłku, kiedy jesteś w tej takiej, no, wymagającej relacji, którą jest gabinet i kiedy ktoś do ciebie przychodzi często po prostu też z dużymi ciężarami, a oprócz tego jeszcze właśnie ciągle te nowe elementy, które trzeba, bo dobrze jest poznawać nowe, żeby coraz więcej mieć narzędzi też, prawda, do pracy z tym. Więc ja myślę, że to jest jakaś taka niesamowity silnik, który jest włożony w ten rodzaj pracy. Tak. To, czego nie ma, bo tak sobie teraz myślę... No właśnie, bo coś jest, a czegoś zawsze coś jednak jest, nie ma. Coś jest, a czegoś nie ma, a rozmawiamy cały czas o tym zderzeniu, o tym porównywaniu. No to właśnie jest tak mało miejsca na ekspresję, a ja po prostu... Z natury jestem ekspresyjna. Jestem ekspresyjna, tak. I dlatego no, co jakiś czas gdzieś poszukuję, gdzie by tu można... tak trochę z przytupem gdzieś coś, bo fotel jednak jest bardzo statycznym miejscem, a ja pracuję dużo, więc spędzam tam sporo godzin, a potem jak wychodzę, to jestem zmęczona, więc jest gdzieś coś, co musi mnie cały czas zasilać. No i to są różne pomysły. No właśnie, albo na sztukę teatralną, którą na przykład ostatnio to
ta sztuka, którą Kasia napisała. Pani Nogą będzie tu dobrze, tak to się nazywa? Tak, to jest nowy tytuł, Pani Nogą jest tu dobrze. A, jest tu dobrze. Tak, tak, no dobrze, dobrze, bo to świeży tytuł, więc... Jeszcze się nie ułożył mi w głowie, bo znałam pod innym tytułem. Znałaś, byłam na czytaniu. Ja byłaś. No byłam, byłam na czytaniu w właśnie... W kontekstach, w poradni. To jest właśnie też ciekawe, że czasem otwierasz te poradnie na takie działania bardziej z pola artystycznego, czy około artystycznego. Tak, no bo ja nie mogę wytrzymać, rozumiesz, no musi być, właśnie musi czytanie siedzieć. Sztuki, wystawa fotograficzna, wieczory autorskie, a co tam jeszcze było? No, dużo różnych rzeczy. No, cały nowy program już jest w głowie, bo ja to muszę wszystko ustalić sobie wcześniej, więc już na wrzesień to już mam różne rzeczy, więc no to coś tam tak jest. No, a ta sztuka, którą Kasia napisała, no to gdzieś tak, wiesz, takiej gadki, że Kasia, może coś napisała? A Kasia mówi, a ty mi zagrała? A ja mówię, no, jak napiszesz coś fajnego, to czemu nie? No, no i skądinąd wiemy, że pewna szacowna scena warszawska jest zainteresowana i tak, premiera się rozmowy. Tak, wygląda na to, że się odbędzie jeszcze w tym roku. W tym roku, tak. Planowany jest na grudzień i być może już niedługo będziemy mogli to podać tak bardziej do oficjalnie. Ale na razie jeszcze jesteśmy w rozmowach. A co mnie bardzo też jakby tutaj w tym wszystkim bawi, to, że reżyserką jest też terapeutka, która jest reżyserką. Agnieszka Glińska. Ja też bym na ten moment tak, no Agnieszka była reżyserką czytania, tego tak. czytania i jak najbardziej prowadzimy rozmowy i jest to oczywiście jedyna w tej chwili postać, która mogłaby to robić też w mojej głowie, bo tak nie wyobrażałam sobie, żeby to mógł robić ktoś inny. Ale jesteśmy w takim momencie, złapałaś nas w takim momencie, że tak, konstruowania tak dopinamy wszystko tak na ostatni guzik. Jasne. No ale to widzisz, no, zbierają się wokół takich właśnie rzeczy osoby, które no, są mocno jakoś tak... W tych dwóch światach. W tych dwóch światach, jedną nogą tu, drugą nogą tam. No, Agnieszka zajmowała się w dużym stopniu relacjami w sztukach Czechowa przez tyle lat. Tak, też doktorat z tego napisała. Tak, więc no trochę się to tłumaczy tak, gdzieś, tak. Bo tam jest taka szkoła też właśnie tych uwikłań rozmaitych, piętrowych, która daje taką wiedzę o człowieku, którą i Czechow posiadał. No tak. Niesamowitą. No tak, ale czyli masz ja, takie... Chciałam tak, powiedzieć, że ja zapomniałam no. Kasię na takiej zasadzie, że mówię, słuchaj, dwie siostry. Najpierw myślałam, że to będą tylko dwie siostry i one tam... Ja to tak bardziej przyziemnie, ale ja wiedziałam, że to się że jeżeli zabierze się za to Kaśka, to nie będzie przyziemnie, tylko będzie jakoś tak no trochę jak czytelnicy Czarnej Ręki i Zsiadłego Mleka mogą sobie tak, to książka wyobrazić, prawda? Więc, trochę surrealnie, trochę bardzo tak, namacalnie, ale nie jest aż cieleśnie. Tak, no, wiesz, o czym jest sztuka, więc... Ja wiem, państwo jeszcze nie wiedzą, no, ale na pewno wiedzą, się dowiecie, to jest wspaniała sztuka. Jest wspaniała sztuka, jest wspaniale napisana i no i Kasia zaczęła pisać i w pewnym momencie ona mówi tak, słuchaj Dworczyk, ja nie wiem, czy to o to ci chodziło. Chyba nie. Ale wiesz co, ja to będę pisać teraz po swojemu. I ja mówię, jejku, no a jak ty masz pisać, jak nie po swojemu, prawda? No pisz, pisz. No ale jak przeczytałam kilka fragmentów, to po prostu sobie myślę, wiesz, to było takie też i zachwyt pomieszany ze zdziwieniem, ale jak to już ostatecznie wyszło spod jej pióra, to mówię, czegoś takiego nie spodziewałam. Po prostu nie umrę szczęśliwa, dopóki tego nie zrobimy. Dwie siostry, matka, to właśnie są te takie różne relacje, z którymi się przychodzi do tego gabinetu. Tak. To jest dokładnie gdzieś o tym. Mhm. Prawda? Że tak naprawdę cała ta historia jest i tutaj w tej sztuce, ale też w tych przychodzących do ciebie ludziach i prawdopodobnie i w tobie samej, kiedy idziesz na swoją terapię, to jest wszystko o tych śladach, które w nas odciskają inni. Mhm. No, i które jest... nas kształtują, na dobre i na złe. Tak. I wiesz, no fajnie to jest, fajnie to konsumować, nie? Bo to jest, fajnie z tego jest korzystać, przerabiać, wiesz, bo tego się nie da amputować, nie? Czasami ludzie przychodzą do gabinetu i właśnie myślą... Właśnie jak te nogi tytułowe, tak? Dokładnie. Pani nogą że jest tutaj dobrze, tak, wreszcie. Wiesz, no one, no, one tam sobie poszły, te nogi. Wszystkie nasze części po prostu trzeba przytulić. I to jest naprawdę ciekawa taka praca,
jak to się integruje wszystko, jak musi się znaleźć miejsce na wszystko, co było do tej pory i żeby no, to cię mogło dalej jakoś, no po prostu, żeby z tego korzystać, żeby to cię prowadziło, żeby to cię niosło. A nie ciążyło, nie dręczyło, nie wikłało. No tak, no bo sobie wiesz, no nie możesz... Żeby te nogi nie wrastały, prawda? Tylko żeby szły. Tak, tak. No, bo nogi naszej bohaterki... na początku, no nie, zupełnie nie wiedzą, gdzie idą, a to jest sam początek sztuki, więc tak, mogę różne powiedzieć. Różne impulsy prowadzą tę bohaterkę, nad którymi ona nie ma panowania, ale tak? Właśnie to jest fajne, że ona ma jakiś taki rodzaj fajnej pokory, że ona im no, jakoś no, pozwala się tam gdzieś zanieść i zaprowadzić. Obserwuje, no, co się dzieje. To jest mega ciekawe, co jest po drodze, co jest na końcu, ale to już to śledźcie. Już jak już na scenie staną twoje nogi, to wtedy będzie można się z tym skonfrontować. A kiedy ostatni raz byłaś na scenie? No w czasie córci, czyli 6 lat temu. To był ten doktorat. To był, no tak, chyba we wrześniu zagrałam, w maju zaczęłyśmy, w maju była premiera, grałam trochę przez wakacje. We wrześniu ostatnie przedstawienie, pod koniec września. I poczułam, że już nie chcę tego grać, że to jest taka sztuka, której jestem, znaczy wiesz co, tak, to będzie trochę intymniej może, ale ty tak lubisz, więc... Jestem... pazerna na intymności. Na intymności. Jakoś poczułam się bardzo samotna w którymś momencie. Monodram. I ja poczułam taki ciężar, że scena była zbudowana w taki sposób, że ona otoczona widzami. Bo to w Och Teatrze było, tak? Nie. Gdzie? To był u Adama Sajnuka w Warszawie. Okay. Mhm. I wiesz, no tak to jest z tymi aktorami, w ogóle z osobami, które wybierają taki artystyczny zawód, że one potrzebują być w centrum. Że one potrzebują być widoczne, być pożądane. Tym się karmią. Tak, i w tym nie ma nic jakoś specjalnie też patologicznego. Każdy z nas ma jakieś takie, wiesz, potrzeby zwane narcystycznymi, co nie znaczy, że mają zaburzenia osobowości z tego zakresu. Potrzeby narcystyczne ma każdy. I że tam jest taka, zachodzi taka potrzeba tego, że tak by być, żeby taki był błysk zachwytu, Kochut powiedział, w oczach matki. I że tak ma się potrzebę dużą, żeby poczuć ten błysk zachwytu tak w tych oczach, które tam są. Ja w pewnym momencie poczułam, że ja... Że ja mam jakąś trudność, żeby to, dalej to znosić. Czyli właśnie ten taki skupienie. To bycie w centrum. Że to jest również takie używające i przekraczające. Nieświadomie ze strony... Tak, nieświadomie ze strony widza. Nie? Że ten widz tam siedzi, oczekuje, potrzebuje. No to składasz taką ofiarę z siebie. A ja mam ochotę powiedzieć, sensie. A ja już nie chcę. I że ja już tak tego nie potrzebuję. W związku z tym ta druga sztuka, która jest pisana, to z założenia była pisana na przynajmniej dwie osoby, żeby to jakoś dzielić i żeby coś działo się między nimi, a nie tylko między widzem a postacią, performerką, bo to jest bardzo trudne do udźwignięcia. To jest naprawdę bardzo trudne. Mistrzynią monodramu w Polsce jest Janda i już, i koniec, kropka. I to jest naprawdę bardzo ciężki gatunek do grania. Także no, tam się dużo zadziało, jakiejś takiej dużo intymności, takiego no, czegoś, co jakoś poczułam, że nie jestem w stanie tego dalej znosić i tak też dawać i się dzielić. No, jakoś to jest taki związane z jakimś dojrzewaniem i takim emocjonalnym i takim no, w takim poszukiwaniu siebie. Chociaż no, ja mam na myśli mam takie dojrzewanie emocjonalne dorosłej osoby jednak. Takiej, która wkracza w takie, powiedziałabym, bardziej głębokie jakieś rejony swojego życia psychicznego. No i tak to się właśnie tam zakończyło wtedy, w tym grudniu, w tym wrześniu. Ale ta potrzeba dalej istnieje, z czego wnoszę właśnie to, że to życie teatralne ciągle gdzieś tam w odwodzie jest. Czyli się tego nie traci trochę, jak z jazdą na rowerze. To prawda. I też myślę, że
trudno przestać być po prostu. Aktorką chyba się jest, aktorem tak zawsze, już do końca życia. A jak pracujesz z aktorami? Bo ty też nawet doprowadziłaś, zdaje się, do tego, że poradnie psychologiczne na, w uczelniach artystycznych się pojawiły. Więc jakby jeszcze tutaj jest jedno połączenie. Mówisz tak, że trudno przestać być, a teraz jesteś jednak zazwyczaj bardziej w tej roli psychoterapeutycznej i też w dużym stopniu poświęcasz ten swój czas zawodowy aktorom, czyli jakby od innej strony zupełnie. Tak. Też edukacyjnie. Jak wygląda ta praca z tymi ludźmi? Ja zaczęłam... Czy ma jakąś specyfikę swoją właśnie? Czy to jest jakiś pewien typ osobowości, jak mówisz, może bardziej narcystyczny, a może bardziej, a może nadwrażliwy? Nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Po prostu no, to jest... są to ludzie o... nadwrażliwe jest troszkę pejoratywne i takie być może stygmatyzujące. To są ludzie o cudownej, głębokiej wrażliwości, a narażeni na to, że narzędzie, jakim się posługują, no to jest takie narzędzie, wiesz, jak się kucharzowi przepali u kuchenka, to on idzie do Euro AGD i on sobie ją kupi nową. Natomiast jak się przepalają styki osobie, która jest w, uprawia zawód artystyczny, no to czasem trzeba iść do szpitala, czasem, tak? Bo to jest przeżycie ciała emocjonalne. I głowy, tak, ciała i głowy nie wymienisz. Notorycznie to jest takie doświadczenie emocjonalne i to jest to narzędzie, które, wiesz, ono musi być też cały czas dosyć ostre, bo jak ono jest tępe, to niestety no nie jesteś w stanie stworzyć żadnej dobrej, wartościowej roli, czy samego jakiegoś dzieła. Więc no mam gdzieś tam duszę cały czas w takim połączeniu z osobami ze środowiska artystycznego i no też edukacyjnie dużo, bo ja długo wykładałam psychologię w pracy aktora nad sobą, już jak nie robiłam tych, nie pracowałam w poradni i no, to też jest świeża sprawa, ale kilka dni temu wreszcie dostaliśmy numer KRS i powstała fundacja, która będzie udzielała, już właściwie działamy w tak bardziej administracyjnie i tak się jakoś tak się rozkręcamy się, będzie udzielała pomocy psychologicznej studentom szkół artystycznych na terenie całego kraju. Dlaczego to jest potrzebne? Przez te dyskusje właśnie, które przez ostatnie lata się toczą, że tam jednak hierarchicznie, przemocowo bywa... To nie jest główna motywacja. Tak? To nie jest główna motywacja. Ja myślę, że w tym jest przede wszystkim bardzo dużo takiej, wiesz, profilaktyki. Zadbania wiesz, o siebie. To powiedziałabym miłości, troski, opieki. Właśnie dlatego, że osoby, które w tym zawodzie pracują, muszą sięgać do swoich historii, żeby móc tworzyć. A jak trudne jest sięganie do swojej historii, to wie każdy, kto chodzi na psychoterapię. Niektórzy mają naprawdę dosyć, jak są w 40 minucie sesji, a proszę sobie wyobrazić, że to jest po prostu zawód, nie? I ty musisz cały czas na tej historii, budować. A jak sobie wspomnimy początek naszej rozmowy, to niewiele się zmieniło, jeżeli jeszcze nie masz na to, żeby zapłacić za rachunek i pójść do dobrego dentysty, no to masz człowieka, którym moim zdaniem państwo, społeczeństwo, ludzie, którzy po prostu myślą, czują i obserwują i wyciągają wnioski, powinni się tym zająć. No i ja uważam, że jestem taką osobą i się tym zajmę po prostu, więc będę coś takiego robić. To jest trochę opowieść o tym, jakie miejsce ma kultura w naszym społeczeństwie. A bez tego... Systemowo, prawda? No, że nie, to nie zaopiekowanie chociażby w ogóle ludzi kultury, nie tylko teatru, w kwestii socjalnej. To jest główna sprawa. My musimy dbać o ludzi, którzy tworzą kulturę, bo bez niekoniecznie kultury... o tych, co mają gwiazdorskie po prostu kontrakty, prawda? Tylko nie. Właśnie o tych, co budują od podstaw. Absolutnie. Nie? Więc jeżeli my nie będziemy mieć takich, nie będziemy mieć takich twórców, nie będziemy mieć osób, którzy kulturę tworzą, no to my wygniemy. To jest proste. To jest dobro. To jest, tacy ludzie,
to jest coś, znaczy coś, ktoś, jak to nazwać. To jest ten pierwiastek twórczy, inspirujący. Mniej wojen, mniej agresji, jeśli jest więcej kultury, prawda? Jest więcej sublimacja w kulturę, tak. Jest, wiesz, no, my stajemy się bardziej ludźmi, kiedy doświadczamy sztuki, kiedy słuchamy, oglądamy, kiedy słuchamy muzyki, kiedy na coś patrzymy, kiedy możemy doznawać, wiesz, różnych, to w nas, wiesz, no uspokaja się dużo jakichś takich, bym powiedziała, jakichś takich, wiesz, ogni przestaje płonąć takim złym płomieniem i no, człowiek jest lepszy po prostu, więc no, to trzeba robić takie rzeczy. Zgadzam się z tobą. Tak, się bardzo nie, się cieszę się ze mną. Nie pokłócimy. Zgadzasz. Zapytam cię jeszcze o jeden aspekt, bo on mnie bardzo ciekawi. Może się pokłócić. Nie, to nie tutaj, to nie Dobra. W tej rozmowie. Tutaj ja tak, wiesz, sobie, ja się tak przyglądam innej osobie. Czy ja ciebie tak kopię? Nie, dobra. Nie, o, tu mam taką belkę. Możemy się pokopać, tego akurat w kamerkach nie widać. Dobra. Wiesz, to będą te nasze tutaj, tutaj jest świadomość, a tu jest podświadomość. Tutaj jesteśmy miłe, a pod spodem w piwnicy, prawda, się podkopujemy. Nie chcemy tego. Ja cię chciałam zapytać jeszcze o taki aspekt, już na koniec, który jest w ogóle trochę z innego porządku. To no się rozkręciło. No właśnie, ja to bym jeszcze mogła też, no, może kiedyś zrobimy drugi odcinek, jak już sztuka twoja zaistnieje na scenie. Chodzi mi o to, o bycie też przedsiębiorczynią, o ten zmysł przedsiębiorczości, biznesowy taki zmysł, który ty w sobie znalazłaś, odkryłaś, nie wiem, może wiedziałaś zawsze, że go masz, ale on jest, mi się wydaje, też jakiś, no, bardzo ciekawy i też w kontekście z jednej strony właśnie takiej artystycznej duszy, to nie podejrzewamy zazwyczaj takiej osoby o to, że ona będzie też taka, wiesz, bardzo przytomna właśnie w kwestiach takich organizacyjno-biznesowych, a ty właściwie, no, stworzyłaś sobie, tak, sobie i innym przestrzeń do pracy, całe jakieś takie środowisko. Jeszcze w dodatku też zdarza ci się pracować z innymi organizacjami czy tak. instytucjami. Gdzie to w sobie znalazłaś? Z czego to się wzięło? Czy to w sobie odkryłaś, że jesteś To jest ta część, której nie lubię. Muszę ją robić. O, ciekawe. Ale ja tego bo robisz nie ją lubię. Z sukcesem. No. Ja ją robię z sukcesem i diabli wiedzą, jak ja to robię. A propos twojego podcastu. Aha, czyli to jest od diabła. Jak ona to robi. Od anioła jest sztuka, od diabła jest biznes. I ja, to jest najmniej fajna część. Ja powiem szczerze, ja tego po prostu nie cierpię. Można myśleć inaczej, ale no tak jest. Tylko, że no coś mam, może ja mam to od mojej mamy, pozdrawiam cię, mamo, jeżeli tego słuchasz. Moja mama była, że tak powiem, robotna. Nie lubiła, jak się nie robi. Zawsze zajęte ręce. Słowo robić, jak widziała, że wiesz, że ktoś czegoś nie robi, to ona była wiesz, zrozpaczona, no, nerwowa bardziej bym powiedziała, no sorry, ale taka prawda. I jakoś robić. Taka była też moja babcia ze strony ojca, którą bardzo kochałam. Pela też była robotna, miała pełne ręce roboty zawsze. I no to jest taki mam chyba taką, ja mam chyba szczęście, że ja kończę rzeczy. To jest niesamowite. A wiele ludzi tego nie umie. Dokładnie. No. I to jest coś takiego, wiesz, jak ja się tych różnych rzeczy imałam, może szczęście, że ich tutaj nie opowiedziałam, ale różnych się musiałam imać, żeby jakoś zarobić na życie, no to jak za coś już wzięłam, to ja to zawsze skończyłam, nie? Jak poszłam na przykład na studia, na translację na hiszpański, to ja skończyłam te studia. Ja w tym nie pracuję, ale skończyłam. Poznaję kolejne twarze Justyny Daj D. Daj spokój w ogóle, wiesz, no to jest, tak, no, o 8 semestrów w Instytucie Cervantesa. Ja mam też uprawnienia do tego, żeby uczyć hiszpańskiego, ale oczywiście tego nie robię, bo kiedy? Pewne rzeczy mnie nie interesują już tak bardzo. Fajnie jest mówić po hiszpańsku, bo fajnie cię traktują, jak tam jedziesz. I to jest super. I fajnie się ogląda film Almodovara bez napisów. I to jest po prostu genialne. Ale wiesz, no, to ja po prostu chwycę i kończę. Po prostu kończę. I to chyba też jest czymś takim, co mi tak bardzo pomaga w tym, że to jakoś tak, wiesz, ujrzy światło dzienne i że to tak nie jest, że tak mam jakiś pomysł, jakiś słomiany zapał czy coś, nie. Pomysł, dobra, robimy. No, robimy jakieś tu warsztaty, tu tamto. Więc no to są takie, nie opowiedziałam ci o warsztatach dla kobiet i o właściwie jak to się zaczęło, o biegnącej z wilkami i tak dalej. No ale to musisz mnie zaprosić jeszcze raz. No to wygląda.
Tak to wygląda. Miałam tutaj przypadek zaproszenia po raz drugi swojej rozmówczyni. W związku z tym nie wykluczam serialu. Bardzo ci dziękuję, Justyno. Dziękuję. Justyna Dworczyk, kobieta robotna. Robotna, tak. I w tym się zawiera w zasadzie wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja tobie też, Aniu, dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Do zobaczenia na scenie. Do zobaczenia.